Witajcie, nazywają mnie Samotnym Drowcem, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Spyro the Dragon. Moi drodzy, rozpoczynamy od jednego z moich ulubionych elementów tej grze, czyli latania właśnie przez okręgi. Zaliczmy tutaj te szpony i te szpony. Zostaną nam już ostatnie szpony. Jeszcze tylko tego skarba muszę zaliczyć, proszę bardzo. Widzicie, nie jest łatwe tutaj zbieranie tego wszystkiego. I właśnie przez te okręgi przechodzenie. To jest naprawdę trudne dosyć. Proszę bardzo. Mamy to. Czekajcie, bo tutaj kurczę źle zrobiłem, nie wyszło mi. Muszę jeszcze raz to powtórzyć. Zatem i właśnie tutaj. Tak. Tak, tak, tak. Jak ładnie się nabiło. Nie. Jeszcze raz. Nie no, muszę to zrobić, kurczę, żeby mieć ten stuprocentowy, nie? To. Skoro zacząłem, to nie ma co tego rzucać przecież. Właśnie tutaj muszę jeszcze sobie tutaj właśnie te samoloty wszystkie spalić po prostu, żeby było fajnie i wspaniale. O, dobra, jeszcze jeden tutaj ostatni został samolocik, proszę bardzo. Można teraz swobodnie sobie te skrzyneczki rozwalić. No, i teraz mogę kontynuować. No i jest. Pełny. Idziemy, moi drodzy, do wysokich jaskiń. Właśnie tak się ten poziom będzie nazywał, wysokie jaskinie, proszę bardzo. Aha, z grzybami teraz będziemy walczyć, wyśmienicie. Please do something about these green druids. They insist on moving everything in sight. Yeah.
I hate those bugs! When I become big and strong, like you, I'll squash them all! Until then, remember that supercharge makes you invincible. Haha, co? Takie rzeczy, co? Kurczę, w tej grze dla dzieci bodajże. No tak, dla dzieci w sumie. Te łuski. Od wróżki. Lubię żółte. Żółte są chyba najbardziej takie... najbardziej cenne właśnie, najwięcej nam dają, nie? Żółte. Czerwone, czyli najsłabsze, nie? Właśnie. Czyż one powinny, czerwone akurat, być najpotężniejsze, nie? Bo w sumie czerwone, nie? Takie najbardziej... Taki właśnie... Najlepszy kolor, nie? Ogólnie.
fajnie, co? Się nasz... nasz ten... Spyro rozpędza. Fajnie on pikuje, nie? Z tymi wróżkami, kurczę. Go ratują zawsze. Z opresji, chociaż to no właśnie trzeba też umieć, żeby one ratowały, nie? To też jest właśnie. Ale znowu będziemy się ganiać tym razem wokół jeziorka, co? Jezioro, czyli największa... Ogólnie największe... Przeciw... no... Najgorsze, co może spotkać smoka, nie? Bo pił, pił i aż pękł jeden smok, więc no... wody nie lubią smoki. Dobrze, bo z opresy nas wykraskali, wyśmienicie. Oh yeah! Będzie 500? Będzie 500? Będzie 500? Będzie, będzie, może będzie. Tak jest, moi drodzy, udało nam się. Wszystko. Wszystkie diamenty. Combining supercharge with jumping and gliding, and really explore the high caves. No i moi drodzy, cały poziom wykonany, 47% ogólnie gry całej, więc no, super. Spróbujmy zatem jeszcze raz, nie? Aj. Dobrze, w takim razie spróbujemy jeszcze raz. Ogólnie ta coś, taka foka z masku, czy ten ptaszek z masku, to przypomina ten. Lole? Kwakwaka jakiegoś? Z domu nas zmyślonych przyjaciół pani Foster. Kiedyś taka bajka była, no i ona jest strasznie podobna tej... takiego ptaszka, co też tam był, nie? Więc no... Właściwie, że to jest nawiązanie do... To było nawiązanie do tego. Do Spyro, nie? Właśnie. W domu tym zmyślonych przyjaciół. Bo najpierw się pojawił Spyro, dopiero potem ta bajka, więc no możliwe, że to taki easter egg dla... W kreskówce był, nie? Nie, że w grze, tylko w kreskówce. Bardzo możliwe, nie? Też mi się tak wydaje. Dobrze? Ajajaj. Zdmuchnęła mnie bycza. Aj kurczę, trzeba będzie jakieś inaczej ją tutaj podejść. A nie, po prostu na fuk się, okej. Spyro, you're not afraid of those big, noisy, gigantic, awful beasts, are you? Of course not. I didn't think so. I think so.
Wyśmienicie, milordzie. Ponownie. Ponownie. Czekajcie, trzeba w odpowiednim momencie? Dobra, to jest odpowiedni moment, okej. Zaraz tutaj naszego przyjaciela uwolnimy, tylko weźmiemy tę rubinę. Proszę bardzo. Oh, thank you for releasing me. Pomyślcie, kurczę, ile ty mieli tego. Ile mieli ludzi tutaj z studia roboty, kurczę, z nazwami tych wszystkich smoków, nie? Kurczę, to masakra, nie? Pomyśleć o tym, jak tutaj musieli główkować, nie? I żeby tu jakieś te... teksty ich nie wymyślać. Właśnie. Żeby to nie był monotonny, to zawsze zagadają jakiegoś Spyro jakimś tekstem, nie? Fajnym. Więc no, tylko musieli pomyśleć zdecydowanie. Great work, Spyro. If you keep this up, you'll learn all the tricks of the magic crafter world. Remember that these blue thieves haven't stolen eggs only in the magic crafter world. Don't worry, I'll take care of them. Złapić dziadu. Haha, jest. Coraz więcej mamy tych jaj, co? Zaraz na ekranie według się. Ten mieścić, nie? Ale spokojnie. Raczej tam już nie wrócę. Znaczy, oczywiście wrócimy, nie? Jak będziemy musieli.
I teraz tam wrócimy na tamtą platformę, żeby wziąć żółtego, moi drodzy, czyli najbardziej takiego najlepszejszego. Dobrze, mamy 500 na 500. Wyśmienicie. Aha, czy to już wszystko? Tak, moi drodzy, zrobiliśmy kolejny poziom na 100%. Co mogę, moi drodzy, powiedzieć? W tym momencie się z wami żegnam. Ja tutaj wyjdę na tego. Na kolej. No to tam pójdę sobie stąd i zrobimy sobie. No. Po prostu zakończymy odcinek, może lepiej. Zanim tutaj zacznę się za mocno zacinać, moi drodzy, w tym momencie się z wami pożegnam. Do usłyszenia. Cześć. So lies anxious by